Mam na imię Piero Kaczyn Siłbiałski, jestem Polakiem urodzonym w Brazylii. Z tego powodu jeszcze mój polski jest taki troszkę, powiedzmy, niewyraźny. Ale to nie jest najważniejsze. Mam takie dobra nowina dla każdego z was, który być może jesteście zmęczeni. Zmęczeni z grzechem, zmęczeni z różnych nauków, zmęczeni z powodu różnych odmiana patologii w domu, w rodzinach. Z powodu alkoholizmu, a być może alkoholu, tak? Alkoholizmu czy narkotyki. Słuchajcie, dobra nowina polega na tym, że Jezus Chrystus, nie religia, Jezus Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem, umarł na krzyżu, zmartwychwstał trzeciego dnia, aby zdać życie, a życie z obfitością dla każdego człowieka, który pragnie to życia. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za moje, za twoje, za naszym grzechu. Pan Jezus Chrystus umierając na krzyżu dał człowiekowi prawo pokutować z grzechu. Dał człowiekowi szansę, abyś wołał do Boga Ojca w imieniu Jego, właśnie Jezus, ze skruszonym sercem pokutować z grzechu, wyznawać Jezusa Chrystusa jak swojego Pana i Zbawiciela, a zbawiony będzie. To jest dobra nowina wasza, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aż za naszym grzechu, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, wziął na siebie, na krzyż, wszelkie niemoc, wszelkie choroba, wszelkie przekleństwo diabelskie z powodu papierosy, narkotyki, wódka, przemocy, brak przebaczenia. Pan Jezus Chrystus umierając na krzyżu wziął na siebie wszelką odmianę patologii. Pamiętajcie, nie musicie cierpieć z powodu grzechu. Wystarczy przychodzić do Pana Jezusa Chrystusa ze skruszonym serduszka. Kochani, wiem co mówię. Ja również urodziłem się w domu patologicznym. Niestety mój tata, jako prawdziwy Polak, był prawdziwym alkoholikiem, dużo przemocy, dużo przekleństw w domu. Urodziłem się, dorastałem w domu pełny patologii. Do 23 roku mego życia to nie znało miłości, nie znało Boga, tylko nienawiść i problemów i naogu. Ale pewnego dnia ludzie głosili mi Ewangelię, podobnie jak to my teraz robimy. I słyszałem głos Ducha Świętego, który Bóg mówi do mnie, że ja powinien pokutować, że ja powinien wyznawać moje grzechy Bogu, że Bóg jest wierny i opuszcza wszelkie nieprawość. I dzięki waszej Bożej łasce, Bożej miłosierdzie, Bożej miłości, ja tego robiłem, pokutowałem z grzechów, szczerze wobec Boga. Padłem na kolano, z łzami na oczy, wyznawałem Jezusa Chrystusa jako mego Pana. Wyznawałem Jezus Chrystus jako mego jedynym Zbawicielem, ponieważ widziałem już, że tylko Jezus potrafi zbawić. I do dzień dzisiejszy tu jestem, ponad 30 lat z Chrystusem. Ponad 30 lat z Chrystusem, bez papierosu, bez wódka, bez narkotyki, bez przemocy, bez głupota ludzka. Ponieważ Bóg jest wierny, potężny. To jest wasza dobra nowina, o której mówimy. Dla tych, którzy lubią kozakować. Jeżeli jesteś kozaczka czy kozakiem, kozakuj dalej. Ale jeśli ty jesteś osobą, która zmęczona już jest z różną patologią, narkotyki czy wódka, czy przekleństwo diabelskie, różne w swoim życiu, zmęczony jesteś, a chcesz zmieniania, chcesz zmienić życia, oto dobra nowina dla ciebie. Wystarczy tam, gdzie będziesz. Wystarczy na twoim komorze, na twoim pokoju, czy w lasie, czy w raonku, nieważne. Paź na kolano. Pokutować z grzechu. Przyjmować Jezusa Chrystusa do serca. A zbawiony będziesz nie tylko twoja dusza, ale będziesz wolny od wszelkich naogów, od wszelkich przekleństw. Ludzie szeroka droga chodzą. Ale większości ludzi chodzą jak zombie, bez cel życia, bo cel, prawdziwy cel życia to jest tylko Jezus Chrystus. Ja nie mówię tu religia, bo religia zabija. Religia wymyślił szatan. Bóg nie wymyślił religii.
Człowiek wymyślił religię razem z szatanem, aby zdominować ludzi. Ale tu głosimy dobra nowina, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby dać wolności tym, którzy potrzebują wolności. Jezus Chrystus przyszedł, aby dać wolnością tym, którzy są związani różnym przekleństwem diabelskim. Więc oto dobra nowina, którą głosimy. Pamięta, religia szeroka droga do piekła, ale Jezus Chrystus to jest piękna droga do nieba, piękna droga do zwycięstwa. Tylko Jezus zbawia, tylko Jezus Chrystus, bo On umarł na krzyżu. Nie Paweł, nie Piotr, nie Robert, nie Marcin, nie Magdalena, nie Maria, nie żaden inny osoba. Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał. On jest życie, droga, pokój, miłość. Oto dobra nowina głosimy wam. Jeśli chcesz rozmawiać, zapraszamy. Jeśli potrzebuje modlitwa, razem z tobą możemy modlić się. Będziemy zdrowić choroba. Będziemy modlić się, aby Bóg cię uwalniał od wszelkich przekleństw diabelskich, od wszelkich nałogów. Jeśli zmęczony jesteś z tych nałogów róży, tych kał szatana, który za każdego dnia, aby ci może dotykać twoje usta, to Bóg chce cię uwalniać. Błogosławimy cię w imieniu Jezusa Chrystusa i zapraszamy do rozmowy.